Hej, siemano ludzie, z tej strony witam was serdecznie w pierwszym odcinku z prezentacji mojego albumu. Miało być uzupełnianie albumu, ale zapomniałem szczerze i wsadziłem już szybciej karty. Stan na 31 grudnia, otworzyłem dwa multipaki, jedną saszetkę i co ja jeszcze otwierałem? Boże, już nie pamiętam. A, i zestaw startowy. Nie kupuję, dlaczego? Dlatego, że ma przyjść po nowym roku, czyli jakoś w poniedziałek mają do mnie wysłać produkty właśnie z tej najnowszej FIFA 365 2022. Dlatego nie kupuję, no bo po co mam wydawać pieniądze, skoro dostanę za darmo. Od kogo? No to dowiecie się już niebawem. Stan, no to możecie zobaczyć, no braków jest sporo. Tutaj mamy Chelsea, tu mamy trzech zawodników, jest logo i tu fans. Zobaczmy sobie dalej, Liverpool, no tutaj mam 4-5 kart, tutaj jeszcze Manchester City, no widzę te angielskie drużyny, no lepiej wchodzą, ale ja się cieszę, wpadł Cristiano Ronaldo, który z tego co wczoraj widziałem, będzie grał, no wiadomo gdzie, szkoda, myślałem, że jednak zostanie w Europie. No trudno. Felix, tutaj z Atletico tylko jeden. Z Barcelony tutaj dwa. No ale jest oczywiście Robert Lewandowski. Vinicius, jedyna karta oprócz limitki. Z Realu Madryt tutaj kolejne trzy i tutaj 3-6 z Olympique Marsylia. Tutaj PSG. Mamy PSG. Jest też Neymar. Tak, wiem, widzę, Kubuś ogląda Bubę. Tak na szybko chcę wam wrzucić odcinek, bo jedziemy zaraz do babci. No i dzisiaj oczywiście Sylwester, także życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku. Oby ten nowy rok był jeszcze lepszy. Dobra, tutaj mamy jedną kartę. Tutaj trzy. No i nawet mam, dużo nie otworzyłem, a już troszkę troszkę powtórek już jest. Zobaczymy jak to będzie, jak coś tam do mnie przyjdzie. O, tutaj fajnie, że wleciał mi Milik. Zaraz wam powiem, które karty najbardziej mi się podobają z bazówek. Dobra, lecimy dalej. Tutaj Milan. O, z Milanu dosyć nawet. Tutaj 4, tutaj 2, więc sporo. Tego Milanu tutaj wpadało. Z Ajaxu tutaj tylko trzy karty, ale trzy specjalne. To ta niezła akcja. Lech Poznań. Właśnie rozmawiałem z moimi znajomymi. Ich syn gra w Lechu Poznań. I właśnie chciałbym, żeby mi załatwił autografy na kartach. Zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Top Keeper tutaj jest jeden. Tutaj jeden Game Changer. Mount. No i tutaj Rizing. I kolejny Rizing z Barcelony. Limitki. No to na razie to, co otwierałem, to, co widzieliście. Ale fajnie, że jest tutaj Isak. Tutaj też bym chciał autografik. Zobaczymy, czy się uda. Milik. Tutaj Vinicius. I Solari. No i te końsy. No i słuchajcie. To wszystko. Najbardziej podobają mi się karty bazowe właśnie z tej drużyny. Wyglądają naprawdę kozacko. Wyglądają tak w ogóle jakby były, nie wiem, z jakiejś innej kolekcji te karty. Z tych bardziej ekskluzywnych. No nie wiem, możecie napisać w komentarzu, które wam się bardziej podobają. No bo zobaczcie, na przykład bazówka taka w porównaniu na przykład do bazówek z Milanu. No to jest różnica, co nie? Naprawdę wyglądają moim zdaniem świetnie. Dobra, oczywiście unboxing jeszcze będą i będzie uzupełnianie albumu. Na początek chciałem sobie po prostu, wiecie, wrzucić album, jak to wygląda u mnie. Wiem, że niektórzy już mają dużo, dużo więcej, ale ja sobie czekam. Nie będę wydawał kasy, skoro mają mi wysłać. Fajnie, że jest Vinicius. Zobaczymy, kto będzie. A w ogóle Vinicius i na limicie Vinicius, co nie? Niezła akcja. Robert Lewandowski. Zrobimy sobie jakiś pojedynek. Roberta może z Milikiem. Albo, no nie wiem, zobaczymy. Może z Cristiano. No i dobra. Jeszcze chciałem sobie tylko coś zobaczyć. Słuchajcie. Tutaj będę polował na tego Roberta Lewandowskiego. I tu jest jeszcze Robert Lewandowski.
No, a najrzadszą kartą chyba, o ile się nie mylę, ale nie widzę tego tutaj, czemu? A, chyba sobie zasłoniłem. Mbappé fajnie by było trafić. No i dobra, słuchajcie, tak to wygląda na chwilę obecną. Także ja Was tutaj nie będę za długo zanudzał. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku, dużo zdrówka i dużo radości z życia. No i oczywiście z otwierania najnowszej kolekcji. Widzimy się w kolejnych odcinkach już w nowym roku, także ja Was pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Wszyscy ziewają. Chyba jacyś senni są, co?